No, dla mnie niestety to nie był rok zbyt szczęśliwy. Ale wakacje były fajne. Poza tym dostałam pracę, nawet dosyć dobrze płatną, ale niestety w sferze miłości niestety. Nie. A ja, czego oczekuje pani po przyszłym roku? Na pewno, że będzie. Czy będzie lepsze od tego? No i może dawna miłość powróci do mnie. Bardzo dobrze. A czego oczekuje pani po następnym? No tego samego, co w tym roku. W każdym razie rok udany był. No ja wiem. Mógł być lepszy. A czego oczekuje pani po przyszłym? No chciałabym, żeby wszystko było w miarę. W sklepach mamy, ale pieniędzy brak. Bardzo dobry w stosunku co do mnie. A czego oczekuje pan po przyszłym? Więcej pieniędzy. Dobrze, bardzo dobrze bym rzekła. A czego oczekuje pani po przyszłym? Jeszcze lepszego roku. No był dobry. Jestem zadowolony z tego roku. A czego oczekuje pan po przyszłym? No przede wszystkim chyba szczęścia. Co rok? No uważam, że był dobry dla wszystkich. A czego oczekuje pani po przyszłym? Że będzie jeszcze lepiej. No jest, no był świetny po prostu, no ale no świetny, ale na przykład nie odczułam, żeby były święta. A czego oczekuje pani po przyszłym? No nie wiem, no nie wątpię, czy coś innego się zmieni, ale tak jak jest, może być, wszystko się zgadza, w porządku. No można powiedzieć, że dobrze. Bardzo dobrze. A czego oczekują państwo po przyszłym? No czego? Ja wiem. Tego wszystkiego, jeszcze żeby był jeszcze lepszy jak to. Zależy dla kogo. Dla mnie akurat był dobry. A czego oczekuje pan po następnym? Większej stabilizacji, spokoju, różne szanse dla innych. Dziękuję bardzo. To jest ważne. Był bardzo udany moim zdaniem, ale poza tym cienkie imprezy są na naszym terenie, także nie zabawiłem się w ogóle, ale... A czego oczekujesz po przyszłym? Oczekuję... Lepszych imprez. Oczywiście tak. No i w ogóle, żebym poznał dużo fajnych ludzi, znalazł pracę, której jeszcze nie mam, szukam. I w ogóle... Czego jeszcze mogę oczekiwać? Że ten rok będzie lepszy. Dziękuję. Tak bynajmniej powinno być. Dziękuję. Szalony, niesamowicie szybki. Więcej się dzieje, niż można ogarnąć umysłem. A czego oczekuje pani od następnego? Że będzie lepiej i spokojniej. Dziękuję. Z okazji zbliżającego się nowego roku chciałbym złożyć moim bliskim, mojej rodzinie, znajomym, kolegom z pracy wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia, radości, pogody, ducha na co dzień. Wszystkie najserdeczniejsze życzenia swojej rodzinie, wszystkim mieszkańcom w Olsztyna oraz wszystkim kibicom naszego klubu KPR w Olsztyniach. Szczęśliwego nowego roku, dużo zdrowia i osiągnięć sportowych dla Olsztyna. Po blisko 5-miesięcznym pobycie we Francji chciałbym złożyć najlepsze życzenia dla mojej żony, dla najbliższych i dla wszystkich mieszkańców Olsztyna i okolic. Dziękuję bardzo. Z okazji nadchodzącego nowego roku chciałbym całej swojej rodzinie, wszystkim znajomym, przyjaciołom życzyć wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, przede wszystkim zdrowia, pomyślności dla całej rodziny, męża, dzieci, mamy. Dziękuję. Dzień dobry. Korzystając z okazji zaproszenia, chciałbym złożyć życzenia noworoczne mojej rodzinie najbliższej oraz dalszej oraz wszystkim moim współpracownikom z firmy Skarpiczka. Dziękuję. Życzę swojej rodzinie najbliższej wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń i samych przyjemności, a także swoim przyjaciołom wszystkim. Dziękuję serdecznie. Chciałem złożyć mojemu koledze Pawłowi Zrzokowi najlepsze życzenia w nowym roku. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i wiary, radości w nowym roku. No, składam najserdeczniejsze życzenia tu mieszkańcom Olsztyna i okolic, także wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, no i zadowolenia z wszystkich tam znajomych, krewnych, rodzin swoich. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim wszelkiej pomyślności w nowym roku, realizacji wszystkich planów i zamierzeń.
wszystkiego najlepszego chciałem złożyć z okazji Nowego Roku i z okazji świąt wszystkim, którzy jeszcze tych życzeń nie otrzymali i którzy już je otrzymali swojej rodzinie. Wszystkim, którzy oglądają ten program, dziękuję bardzo. Chciałbym złożyć życzenia noworoczne całej rodzinie, mamie, tacie, bratu. Wszystkiego najlepszego, dziękuję. Dzień dobry. Chciałbym wszystkim mieszkańcom Wolsztyna życzyć, powtarzając za Dałkrzewiczem, bańki w nowiuteńkich banknotach. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego życzę wszystkim mieszkańcom Wolsztyna i powiatu wolsztyńskiego byłego. Szczęścia, zdrowia, dużo radości, no i dużo pieniążków. Powodzenia w pracy, w życiu osobistym. No i wszystkiego, czego sobie każdy życzy. W tym nowym nadchodzącym roku, w 1998, chciałbym złożyć życzenia wszystkim mieszkańcom Wolsztyna. Dziękuję. Z okazji zbliżającego się nowego 1998 roku chciałbym złożyć swoim najbliższym, swojej kochanej żonie, swojemu synkowi oraz moim teściom i w ogóle wszystkim najbliższym, wszystkim wolsztyniakom, wszystkim Polakom wszystkiego najlepszego, żeby ten rok był jeszcze lepszy i dużo uśmiechu. Korzystając z okazji, chciałem w nowym roku wszystkim mieszkańcom Wolsztyna życzyć pomyślności i dosłownie wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Z okazji nadchodzącego nowego roku chciałem złożyć serdeczne życzenia mojej żonie i wszystkim moim najbliższym oraz wszystkim mieszkańcom Wolsztyna. Dziękuję. Ja chciałam złożyć mojej całej rodzinie szczęścia, zdrowia w nowym roku, całej rodzinie z Kopanicy, bo tam mam najwięcej jej, z Kolska i wszystkim znajomym. Najważniejsze zdrowia, szczęścia, no i to by było najważniejsze w tym nowym roku. Dziękuję bardzo. W nadchodzącym roku 98 chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności oczywiście mojej rodzinie i moim znajomym kolegom oraz koleżankom z Kolska. Dziękuję. Z okazji nowego roku pragnę złożyć najlepsze życzenia, wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia, wszystkiej pomyślności, radości, pokoju, wszystkim znajomym, których znamy, naszym przyjaciołom, no i wszystkim ludziom, którzy właśnie przyczynili się, znaczy dla nam, w jaki sposób chcieliśmy właśnie jakoś odwdzięczyć właśnie tymi życzeniami. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego w nowym roku 1998.